Kobieta, widząc bezdomnego na ulicy, który prosił o jedzenie, postanowiła mu pomóc. Zafundowała mu jedzenie i spędziła z nim chwilę czasu, zapewniając mu towarzystwo, którego również mu brakowało. Po tym jak mężczyzna się posilił, zostawił jej kartkę. Wyjęła ją dopiero wtedy, gdy się od niego oddaliła, po przeczytaniu pobladła. Kobieta zlitowała się nad bezdomnym proszącym o jedzenie. Niestety, osoby bez dachu nad głową borykają się z wieloma problemami, a jedzenie jest jednym z największych. Często są zmuszeni do dojadania resztek, czy wyciągania żywności ze śmietnika. Jeśli im się poszczęści, ktoś zafunduje im jedzenie, choć zawsze mogą zostać. Kobieta zaprosiła bezdomnego do stolika i postawiła mu jedzenie. Młoda kobieta spędzała czas w kawiarni, robiąc sobie przerwę na krótki posiłek i ciepły napój. Wchodząc do lokalu, minęła bezdomnego, a gdy już siedziała przy stoliku, spostrzegła, że chwilę potem wszedł on do lokalu i żebrał w środku. Zaprosiła go wtedy do stolika i postawiła jedzenie w postaci bajgla i kawy. Zaproszony do stolika bezdomny przesiadł się do kobiety, opowiedział jej swoją historię, która doprowadziła go do miejsca, w którym się znajdował. Z jego opowieści wynikało, że wylądował na bruku przez problemy z używkami. Mimo że wielokrotnie próbował je odstawić, nigdy nie dał sobie z tym rady, za co ma sam do siebie ogromny żal. Gdy kobieta przeczytała kartkę od bezdomnego, popłakała się, jak sam przyznał, czuje, że zawiódł swoich bliskich, a do tego teraz stał się osobą, której inni ludzie się brzydzą. Po godzinie rozmowy, kobieta zorientowała się, że jej wolny czas się skończył i musi wychodzić. Mężczyzna napisał krótki list na kartce, po czym wcisnął go jej w dłoń i podziękował jej za pomoc. Dwa. Kobieta dopiero gdy odchodziła, przeczytała, co napisał jej bezdomny. Na kartce widniała krótka wiadomość: chciałem się dziś zabić. Dzięki tobie już nie chcę. Dziękuję ci, przepiękny człowieku. To krótkie zdanie wzruszyło ją, gdyż zdała sobie sprawę, że za sprawą małego gestu uratowała komuś życie. Źródło: Smakosze.